Państwo, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 48. sesję Rady Miejskiej w Iławie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdzamy, że mamy 18 radnych. To stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały do liczenia głosów. Wyznaczam Pani Minister Przewodniczącą, mamy zawsze słowo. Rada została zwołana na wniosek Pana Burmistrza. W związku z tym nie możemy wprowadzać żadnych zmian do porządku, chyba że wnioskodawca. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku. Porządek otrzymaliście Państwo wraz z ogłoszeniami. I mamy w punkcie sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami miasta Iławy na lata 2014-2017. Proszę bardzo, Pani. Otrzymali Państwo to sprawozdanie. Jesteśmy zobligowani do przedstawienia Państwu tego sprawozdania za każdym razem, gdy jest przystąpienie do nowego opracowania, nowego programu opieki nad zabytkami. I właśnie jesteśmy teraz w trakcie opracowania tego nowego programu, który będzie uchwalany, mam nadzieję, że albo w najbliższej sesji styczniowej, albo lutowej. Nie wiem, czy Państwo omawiacie to sprawozdanie, bo wszyscy z Państwa otrzymali. Efekty naszego programu opieki nad zabytkami Państwo też będą widzieli. Ostatni nasz efekt to jest książka Wędzików Czasu, który Państwo też już otrzymali. Nie wiem, czy... Chyba, że są jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie wystawię. Proszę bardzo, otwieram dyskusję, jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos. Proszę bardzo, Pan Radny. Lokal nie dostał efektów czasu. Zgłasza. Ja nie wiem. Proszę bardzo, pan. Tak, nie wiem, czy ktoś z panów, bo to tam po środku. Coś mrugami? A, tak, bardzo proszę. Do tego sprawozdania potrzebowałbym jeszcze informacji, znaczy potrzebowałbym, chciałbym uzyskać informację o ilościowym stanie zabytków, chociaż na obiekty, tak, które są nieruchomościami. Jak to wygląda na terenie miasta Iławy? To nie jest pan nie bowiem, ale jeżeli w naszym miejscowym planie zagospodarowania wszystkie zabytki będą ujęte i tam będzie można to zobaczyć. I zawsze można iść do wydziału, bo tam cały wykaz jest. Łącznie z białymi kartami na zabytki, które są na różną kompetencję, można zobaczyć. Przepraszam, jakim wydziałem? Na poważnie inwestycji, może to Pani, ja zajmowałam się teraz zabytkami. W mieście zajmuje się Pani Karolina Ciepkowska, Wydziału Planowania Inwestycji w Podwodniku. Jeżeli ktoś ma pytanie, będzie miał wydać do tego, co jest zabytkiem, a co nie, można kierować się do Pani Karoliny. Ale wielkość jaka jest? Kilkadziesiąt. To cóż, ponieważ nie widzę więcej chętnych do dyskusji, w takim razie kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie... No tak, przepraszam. Przyjęcie. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Bądź jednogłośnie. Tutaj dzisiaj dyskusja trwała. Powinniśmy używać terminu jednomyślnie, czy jednogłośnie. Ale wiem, o co chodzi. Dobrze. Kolejny punkt przewiduje zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta. Państwo otrzymali uchwałę w sprawie zmian wieloletnich miasta Iławy na lata 2017-2020. Zakłada, że w dochodach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 151 130 zł
wydatkach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 151 130 zł. Przy tym wydatków bieżących zwiększono do 57 154 zł. Natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 54 056 zł. W przedsięwzięciach nie dokonujemy żadnych zmian i po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje na tym poziomie i wynosi 5 783 940 zł. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie miasta i Głowy na rok 2017, to jak już wcześniej powiedziałam, zwiększamy dochody o kwotę 151 130 zł. I na tą kwotę składa się przede wszystkim część subwencji ogólnej w wysokości 93 380 zł, którą właśnie otrzymaliśmy. Jak również zwiększono opłaty za wyżywienie w przedszkolach, wyżywienie w stołówkach jest związane z większą ilością dzieci w szkołach. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki również zwiększano o kwotę 151 130 zł i kwotę, i na kwotę tę składają się właśnie część subwencji ogólnej, którą przeznaczamy na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach oraz w przedszkolach. W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach, tym samym zwiększamy wydatki na zakup żywności w tych jednostkach. Dokonujemy również przeniesienia pomiędzy dotacjami dla przedszkoli niepublicznych i tak zwiększamy środki dla przedszkola Mańka, dla Majkowego Przedszkola w Magicznym Domu, dla Promyka i dla Dłusia, natomiast zmniejszamy w przedszkolu Mali Odkrywcy. Dokonujemy również przeniesień w wysokości 36 400 zł z wydatków bieżących. Są to oszczędności, które pozostały nam na wykonywaniu różnych usług i przeznaczamy tę kwotę na zakup dwóch kamer do monitoringu miejskiego. Jedna kamera będzie to kamera obrotowa zamontowana na skwerze z fontanną przy galerii jeziora. Natomiast druga kamera to będzie kamera mobilna montowana w trzech wybranych lokalizacjach i będzie to parku przy ulicy Kajki, skrzyżowanie ulicy Sobieskiego Kopernika i skrzyżowanie ulicy Kościuszki i z ulicą Grunwaldzką. Dokonujemy przeniesień w obrębie tych samych środków, jeżeli chodzi o wydatki Łowskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to zwiększamy kwotę o 20 tysięcy złotych wydatki związane z zakupem oprogramowania. RODO się to chyba nazywa, tak? Chodzi o ochronę danych osobowych. Tak jak już wcześniej powiedziałam, zakupujemy kamery do monitoringu i inwestycje o nazwie uzbrojenie terenów po byłych zakładach przemysłu ziemniaczanego dokonujemy przeniesienia. Pomiędzy paragrafami zmienia się tylko źródło finansowania i tak samo tworzenie węzła transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie w obrębie tych samych środków. Zmieniamy tylko paragrafy i sposób finansowania tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie będę jedyną osobą, która chciałaby zadać pytanie, dlaczego musieliśmy nie dzisiaj się zbywać, nie musimy tego pozostawić do 20. Tylko, że właśnie dostaliśmy tą subwencję ogólną w wysokości 93 380 zł, którą niestety musimy wydać. A w momencie, kiedy rozdysponowaliśmy ją 29 do godziny 12, banki już są nieczynne, nie ma możliwości zrealizowania opłat. Proszę o wyjaśnienie na końcu. Proszę. Ja bym chciała się zapytać, bo rozbudowujemy monitoring, prawda? I teraz do pana burmistrza pytanie. Kto będzie ten monitoring nadzorował? W jaki sposób? Po co my dokładamy kolejne kamery właściwie, bo ja nie wiem, czy jest ktoś, może pan burmistrz mi odpowie, kto ten monitoring nadzoruje, kto korzysta z tego. Bo on tak naprawdę, jak urzędnicy wychodzą do domu, to już jest sobie od tak sobie. No to jak to wygląda, bym chciała wiedzieć. W ramach wydziału PWU funkcjonuje cały pokój, gdzie non stop przebywa dwóch pracowników byłych inspektorów Straży Miejskiej. Ja nieraz dopisuję korespondencję z policji, która się interesuje konkretnym wycinkiem wydarzenia o różnej porze dnia i nocy. I to jest bardzo pomocne, bo my tylko to udostępniamy, że się to bardzo sformalizowane. Nie można inaczej, nie ma to żadnej beztroski. I to funkcjonuje. Myślę, że my docelowo z tego wielkiego obrazu możemy wszędzie.
Ale co skutku? Natomiast my nie planujemy czegoś takiego, bo to pytanie zawsze by występowało, że 24 godziny na dobę ktoś będzie przy ekranie. Takiej opcji i możliwości nie ma, bo tam to zdecydowanie podniosło koszty. Dla nas wkładem bezpieczeństwa publicznego mieście jest to, że gromadzimy materiał zawodowo w wybranych miejscach, które dzisiaj mamy te kamery założone i ten materiał w sposób wymagany dysponujemy. Ale panie burmistrzu, może nie będziemy dialogować. Dla mnie rzeczą oczywistą, że nieraz trzeba w momencie monitoringu reagować natychmiast, teraz, zaraz. Bo nieraz monitorowanie następnego dnia w Paszcie to już jest już tam dla odpowiedzi. Więc ja nie wydaje mi się, żeby ten monitoring tak do końca spełnił swoje zdanie. To jest moje tylko zdanie. Bo monitoring po to jest, żeby reagować teraz, zaraz, natychmiast. W momencie, kiedy coś się dzieje. A po to, tak jak były zakładane te kamery, w momencie to taka była tego i dla w tym momencie. Ja sobie nieraz przy domu myślałam na ten temat, bo doskonale pan wie, że ja byłam przeciwna likwidacji straży, bo między innymi też taka była jej rola, żeby w tym momencie reagować, jak są takie, a nie sytuacje, a nie inne, takie się zdarzały. A w tej chwili, no to zakładamy kolejne kamery, no co? Może skorzysta z tego policja, wcale nie twierdzę, że nie. Ale żeby reagować natychmiast, no to już będzie za późno. Panowie, proszę, powiem ciszę. Proszę bardzo. Panie burmistrze, właśnie odnośnie procedowania porządki rady. Proszę mi powiedzieć, może pan wiedzieć lub pracowników, ile jest archiwizowany taki materiał? Czy jest to wpisywany, że tak powiem, ten przegląd? Czy ile jest on jest przetrzymywany, tak? Archiwizowany. Archiwizowany. Będę mojej wiedzy uczyliście. Policja miałaby się wrócić, to ja nie chcę polemizować przecież ponad miarę i tak dalej. Największe zagrożenia występują oczywiście w nocy, to jest zrozumiałe. I w nocy nigdy nie mieliśmy interwiu w sensie takim, że straż całkowowo się tam tym zajmowała, to jest dwa. Po trzecie, my mamy na to właśnie zupełnie inaczej. Nie ma armii ludzi, którzy wychodzą na ulicę w ramach interwencji. Wszystko, co możemy zrobić, to odnotować wykroczenie czy przestępstwo i odpowiednim władzom przekazać i podkreślać. To jest nasz wkład. To byśmy to bezpieczeństwo mogli się odnieść. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna? Tak, chciałabym jeszcze zabrać coś. Proszę. Się dowiadać. Panie skarbnik, poproszę o uszczególnienie mi wydatków. Dokładnie w których szkołach, co materiał do powtórzenia, do której szkoły idzie, lub czy to ile do wszystkich szkół, jakoś 23 tysiące, przedszkola materiały i wyposażenie 22780, każdy, czy to jest skonkretyzowane przedszkole, czy to jest do różnych przedszkoli. Przedszkole remont 5600, co będzie remontowane, tak jak potem okazuje mi, że jest konkretne. I jeżeli chodzi o szkoły i wyposażenie, to proporcjonalnie wszystkie szkoły i wszystkie przedszkola dostają. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę 5600, już sprawdzam. Wyczerpaliśmy porządek, że pozwólcie państwo, że w związku z tym, że zbliżają nam się święta Bożego
2018 rok. Do spełnienia marzeń. Będziemy się widzieć. A tak, to jeszcze będziemy mogli sobie złożyć te życzenia. Troszeczkę się bywałem. W każdym razie życzę Państwu dużo radości, dużo pogody. No i niezbyt wielkiego wysiłku przed świętami do przychodni Pani. Dziękuję serdecznie. Pan przyjdzie do mnie, chciałbym powiedzieć, że 40 lat sukcesu. Dla Pan mówi się, że chce wyrzucić. Na dokładnie idę do świata Pana Przewodniczącego. Przyłączam się do tych życzeń. Dziękuję za ten rok. Następnego jeszcze będziemy sobie życzyć na ostatniej sesji. A teraz przede wszystkim kapitalnej atmosfery. Święta najciekawsze, najpiękniejsze w ciągu roku.